Dziś jest szacowny Panie Boże, dokładnie 22 sierpień, poniedziałek 2022 rok. Jak widzisz, szacowny Panie Boże, przez ostatnie pod rząd 3 dni otrzymałem 3 komunikaty, alerty w ERCB. W sobotę 20, w niedzielę 21 i dzisiaj 22. I jesteśmy teraz, szacowny Panie Boże, na Słowacji. O, tutaj właśnie pisze, że jest O2, nie wiem, czy będzie widać zbieżność, O2-3. Czyli ten telefon jest polski, ale na roamingu O2, Czechosłowacja. Więc witamy w Czechosłowacji. O, teraz jest piękna ta Welcome in Słowakia. O2-3. Dobry, szacowny Panie Boże, więc tutaj otrzymałem 3 alerty, rządowe alerty. I jesteśmy na Słowacji teraz, szacowny Panie Boże, więc tylko za te 3 alerty czerwona kartka i najwyższy wymiar kary i schodzimy w ogóle z boiska. Znaczy ci przestępcy schodzą z boiska. Dzisiaj rano w Cieszynie Czeskim dokonałem zakupu czekolad. Tutaj jest kwota i zapłaciłem VAT. Zapłaciłem podatek. Kupiłem to w Kauflandzie sieci niemieckiej. Niemieckie czekolady. To jest 6 sztuk tych fioletowych. To są właśnie z Cieszyna Czeskiego. A później po południu byłem na Słowacji, też w Kauflandzie. Kupiłem 10 czekolad, zapłaciłem w euro i zapłaciłem też VAT. 20% VAT-u, a tutaj 15% VAT-u. Czyli to jest te 10 czekolad. Hello, hello, good afternoon. Everything is fine, everything is fine. Yes, yes, thank you. Kupiłem, aha, to są, o, to są panowie ochroniarze, to dwóch panów ochroniarzy przyszło na wieczorną zmianę, więc musiałem coś tam powiedzieć. Więc czekolady niemieckie kupiłem, proszę, zrobione w Niemczech. Więc państwo polskie zabrania mi przekazać czekolady dzieciom kupione za granicą. Państwo polskie, parszywa zmiana to jest. Parszywa zmiana, Panie Boże, to robi. Parszywa zmiana.